Krzysiu, powiedz, przypomnij, jak się zaczęła przygoda. Że nie od ciebie, tylko od syna, tak? Tak. Przygoda zaczęła się od syna. Pewnego pięknego dnia przyszedł i powiedział, że on chce grać w rugby. Ja jako z rodziny piłkarskiej, ja grałem w trzeciej lidze, to wtedy trzecia liga, to była trzecia liga. No tak. Grałem w Energetyku Łódzkim, no, ale ja wiedziałem, że mój syn piłkarzem nie będzie, to na swoje gabaryty, to trudno mi było. No i przyszedł, poinformował mnie, że będzie chciał grać w rugby. A że my mieszkamy na Widzewie, a zaczynaliśmy jeszcze na Górniczej, to było trochę daleko i trzeba było go dowodzić. No i trener świętej pamięci Kolasa zobaczył, że raz jestem drugi, trzeci, czwarty. No i zaproponował mi, żebym mu nie pomógł przy drużynie. No i tak się zaczęło. Potem Bartek awansował do seniorów. No i trener Żurawski mnie razem przejął w dobrobycie z Bartkiem. I tak się zaczęło. Potem ich było aż 8 trenerów. Co najważniejsze, byłem kierownikiem drużyny, jak przez krótki czas trenerem był obecny prezes, to znaczy prezes Serafin. A teraz jestem kierownikiem dwóch ludzi, to znaczy Przemka i Szypurskiego i Krzyśka Szulca. Jak byłem ich kierownikiem, jak byli w juniorach, to też byłem ich kierownikiem. No i to tak się już to ciągnie. Trzeba powiedzieć, że Bartek był kolorowy zawodnik, bo tworzyli słynny duet braci Daltonów. Tak, tak. To byli razem. A jak on się nazywał? Z Adamem Prachem. Adamem Prachem. To była taka najcięższa i reprezentacyjna zarazem za trenera Niedźwieckiego i za trenera Żurawskiego. To była reprezentacyjna druga linia kadry i no tak, było to. Obaj ważyli razem 250 kg. Gdzieś tak to ważyli, tak gdzieś około. No, byli charakterystyczni, wielcy i waleczni. Tak, waleczni. No było tak, no teraz też ta drużyna jest, ta drużyna teraz, co pokazują wyniki, ma bardzo duży potencjał. Troszeczkę jeszcze jakieś pokłady organizacyjne i myślę, że na długie, długie lata byśmy zawładnęli tą ligą. Tak na dobrą sprawę ja nie widzę, rzeczywiście jeszcze organizacyjnych sprawach, nie widzę, żeby ktoś... Mogą nam się zdarzać porażki, bo to jest tylko sport. Tak. Ale myślę, że mamy mocną i wyrównaną drużynę i jedno byśmy chcieli, żeby nam nie przeszkadzano tylko w tym sporcie. I ja uważam, że Łódź jako miasto i będzie miała master plan budowlany bardzo dużą uciechę. Ty chwalisz obecną, a która była najlepsza? W ogóle nie ma co porównywać. Nie ma co porównywać. Do twojego taty świętej pamięci Michała Strzeleckiego, naprawdę to był nasz pierwszy opiekun. Przez pewien czas żeśmy grali nawet na koszulkach, mieliśmy ekspres drukowany. Redaktor Strzelecki właściwie objął nas taką opieką, potem ty żeś to wziął i to tak się ciągnie, ale było tak, że do taty dzwoniłem i prosiłem go, żeby składy drużyn podał, nazwiskowo, bo mówię sobie, pomyślałem sobie, że jak ci zawodnicy nic nie mają, żadnych ekwiwalentów, żadnych pieniędzy, niech chociaż te rodziny wiedzą, że oni grają w jakiś taki sport, no to sobie wyobraźcie, jak to się zmieniło. I rugby się zmieniło jako gra. Ja myślę, że ci ludzie tamci też mieli dużo talentu. No tylko nie wszystkie sprawy organizacyjne były poukładane tak, jak trzeba. Teraz oczywiście do ideału jest bardzo dużo brakuje, ale myślę, że powoli, chociaż z oporami idziemy do rynku. No a ten tytuł pierwszy? Najbardziej się cieszyłeś z seniorów? Czy tak, ja miałem... Czy z juniorów pierwszego? Nie wiem. Pierwszy tytuł, tak, zdobyłem z Marianem Kolasą jako junior, no i akurat przy okazji mój syn zdobył. Tak, no to... Cieszyłem się podwójnie, że oni zdobyli, no i że mój syn zdobył, że mój syn w tym turnieju został powołany do kadry prowadzonych nomen omen przez trenera Niedźwieckiego i Żurawskiego. Tak, było trochę uciechy, tylko to już jakby odjechało, bo to tyle lat było. Czy koncentruję się na teraz. Na teraz, tak. No bardzo byłem zadowolony z pierwszego, co żeśmy, no ten pamiętny mecz z Lechią, tego się naprawdę nie zapomnę. Tak, to był strasznie dramatyczny mecz. I jak na polskie warunki był na niezłym poziomie, a dlaczego?
ten sędzia, Francuz, co nam sędziował, ja go potem w telewizji widziałem, jak on trenował, jak on sędziował top 14. No to znaczy, że to był sędzia na bardzo wysokim poziomie. I on był mile zaskoczony. Mile zaskoczony był poziomem finału. No to był dramat, dramatyczny. Tak, to prawda. Potem przyszły porażki, chociaż jeszcze w tym rok, albo potem, nie wiem kiedy to było dokładnie, zdobyliśmy Puchar Polski, wygrywając na w Gdańsku na boisku tak. Lechii. Też strasznie dramatyczny mecz. Pojechaliśmy w dość eksperymentalnym, nazwijmy to, składzie i żeśmy Lechię, wygraliśmy z Lechią. Lechia nie mogła sobie tego darować, że przegrała z nami. No potem było troszeczkę może gorzej, to złe słowo. Ciągle byliśmy na szczycie, ale nie były tej kropki nad i. No i ostatnio właśnie z trenerem Żurawskim znowu żeśmy zdobyli Mistrzostwo Polski. Z trenerem Przyburskim znowu żeśmy zdobyli Mistrzostwo Polski i teraz to idzie w dobrym kierunku. A co jest najtrudniejsze w kierownikowaniu? Zebranie tych chłopaków, żeby pojechali na mecz? Nie, takich rzeczy już nie ma. Nie ma, takich nie? Takich rzeczy już nie ma. Początku. To było, początki były, no, jak gdybym miał powiedział, jak to było naprawdę na początku, to by się nie uwierzyło, jak było. Teraz z tym już nie ma kłopotu. Oznaczona ilość zawodników się zgłasza. Kierownik w rugby to taka dość specyficzna. Kierownicy w piłkarskich, kierownicy drużyn w piłkarskich, w drużynach, oni mają inny zakres obowiązków. Ja właściwie na dobrą sprawę robię wszystko. Wszystko. Od sprzętu, przez odżywki, przez wyjazdy i takie rzeczy. No rugby jest jakie jest. No i nie można się rozbudować tak administracji, żeby to generowało koszty. No nie ma co ukrywać. No, kierownik drużyny, jak się podjął tego, to musi to wykonać. Taki człowiek od wszystkiego. Człowiek od wszystkiego, tak. Dobrze, a powiedz, a jakiś taki fajny, zapamiętałeś, zabawny, dramatyczny moment? Czy ze słabostek któregoś z trenerów, czy... Nie, raz miałem się, raz to śmiesznie to teraz wygląda, ale to było strasznie. My żeśmy raz zawodnika zapomnieli zabrać z... Do Warszawy. Piotruś Gomulak do Warszawy. Nam się gdzieś zabarłożył, nie przeliczyliśmy i pojechaliśmy na mecz, a tu nie ma Piotrka Gomulaka. To był taki dramatyczny, my też żeśmy nie mieli wtedy tych zawodników za dużo, a Piotr Gomulak był zdecydowanym liderem tej drużyny i my go nie mamy. No było trochę... Tak, zorientowaliście się na stadion. Na stadionie, że na AWF. No, na AWF. 5-5 się skończyło. Tak. Pamiętasz? Tak. I dojechał w drugiej połowie, ale już słabo grał. Już nie grał tak dobrze. No nie grał tak dobrze. Szkoda, bo był rzeczywiście super, tak? Super, chyba tak, nawet wygrał wtedy. Wygrał w plebiscyt. Tak. Plebiscyt wygrał. Gdzieś go po drodze zostawił. Po drodze, no. Na siusiu. On też taki, kurczę, no mógł jakoś... On był za spokojny. Za spokojny był i tak, ale to nie tłumaczy mnie, że, no, że wyszło. To była może jedyna taka bardzo duża wpadka w mojej takiej pracy tu z drużyną. Rzeczy niedobrych nie chcę pamiętać, bo nie chcę. Taki jestem gość, że chcę pamiętać wszystko, co było super i było dobrze, a to, co było złe, to zdala ode mnie. Ale no jakieś przyjaźnie takie bliższe zadzierżnąłeś? Tak, no trzeba też tak nieskromnie powiem, że w całe środowisko rubowe, jak jadę, jestem bardzo, bardzo mile, wszyscy ze mną się witają i przeżyłem już paru kierowników w innych drużynach, a ja ciągle jestem. Tu w klubie tak, no mam bardzo dobry, no można powiedzieć, że nawet bardzo, bardzo dobry kontakt z obecnymi trenerami. No jak jest, wychowywali się. Można tak powiedzieć, że utrzymujemy takie kontakty, że się na prywatnej stopie spotykamy. Przychodzimy do siebie do domu na jakieś tam uroczystości, na jakieś małe bankieciki, przychodzimy do siebie i to uważam, że jest super, bo to nas łączy. No bardzo dobre stosunki mam oczywiście z dyrektorem obecnym sportowym, trenerem Żurawskim, z prezesem też. Ogólnie taka rodzinna atmosfera jest. Mamy też panią, która nam to wszystko prowadzi, to znaczy Asię, ona się nazywa Staśkiewicz. Asię Staśkiewicz, która obecnie jest na urlopie macierzyńskim, ale to też osoba nie do przeceny, bo
naprawdę bez niej to by prawie nic nie było. Czekamy z utęsknieniem, jak wróci z tego urlopu, bo bardzo nam jest potrzebna. To też jest bardzo ważna osoba w klubie. Dobrze. No. Zmieniło się też w klubie to, że pojawili się zagraniczni gracze. Tak, pojawili się zagraniczni. I jak sobie? No... Za moich czasów też byli, przyjeżdżali Ukraińcy. Tak. No, ale czy najbardziej kolorowy był Merab? Tak, o Merab, tak. To był taki punkt, żeby sprowadzić Meraba. No i to, co on zrobił dla łódzkiego rugby, to naprawdę to jest duża rzecz. No dzisiaj jakby to kontynuuje, to mam Medhelidze. Tak, to są ludzie o podobnych charakterach. No duży, silni, ale serce co najmniej gołębia. No co najmniej gołębia. To są ludzie, którzy naprawdę wprowadzają mi w drużynie i dookoła tej drużyny bardzo dobrą atmosferę. No Tomek to naprawdę przejął to po Merabie i robi to z bardzo dobrym skutkiem. Kochany facet i kochany zawodnik, a przy tym bardzo, bardzo przydatny dla drużyny. No i teraz siedzicie przy stole w rodzinnym gronie i musiałeś tłumaczyć często i długo, co to jest rugby, dlaczego rugby. Tak. Mojej rodzinie tłumaczę, chociaż na ostatnich Mistrzostwach Świata żeśmy się zebrali i oni bardzo chcieli to oglądać. Akurat trafiliśmy na bardzo ciekawy mecz RPA i Japonia. Sensacyjne zwycięstwo Japonii. Oni byli zachwyceni rugby, no ale to też był taki specyficzny mecz. Drużyna, która miała zdecydowanie wygrać, bo po strasznie ładnej walce Japończyków przegrała to. No i bardzo im się to podobało, a ja muszę powiedzieć, aż przykro mi o tym mówić, że ja, człowiek od piłki nożnej, jak jest, mam wybrać między miecz rugby a piłki, wybieram rugby. Chociaż bardzo, bardzo jestem kibicem reprezentacji Polski. Kibicuję jej i życzę jej wszystkiego najlepszego. Tak, piłkarskiej. No rugbowej to wiadomo, z urzędu też kibicuję. Gra teraz coraz więcej naszych tam zawodników. No to samo przez się jest to... No mam komu kibicować. 25 lat, 500 meczów, ale nie rezygnujesz z tej zabawy. Ja już wczoraj to powiedziałem. Dopóki oni będą mnie chcieli i prezes nie będzie miał żadnych obiekcji, jeszcze troszeczkę popracuję, ale ja też mam już swoje lata i no najtrudniej znaleźć by było następcę, bo to jest trudno, bo to jest naprawdę bardzo czasochłonne zajęcie. No czasochłonne i powiedzmy niezbyt dochodowe. Niezbyt dochodowe to jest następna rzecz, tak, to prawda, tak. Ale no trzeba by było poszukać jakiegoś gościa. Mamy my na oku naszego zawodnika, ale on powiedział, że on najpierw chce jeszcze trochę w rugby pograć. To jak jemu się znudzi granie w rugby, to on prawdopodobnie zostanie kierownikiem, ale no faktycznie, no nie mogę mu powiedzieć, że zostanie kierownikiem, bo ja odchodzę. Nie, na razie on ma się nagrać w te rugby, przyjść i powiedzieć do mnie, że on jest chętny i gotowy wziąć tą drużynę i wtedy będzie super i zostanę honorowym kierownikiem Master Farm Hodowlani Łódź.